W każdym powiecie spośród wszystkich funkcjonariuszy ruchu drogowego zostali wybrani najlepsi. Reprezentowali oni poszczególne powiaty w wojewódzkim konkursie Policjant Ruchu Drogowego. Konkurs ma wieloletnią tradycję i służy wyłonieniu najlepszego z najlepszych, skupiając się przy tym na umiejętnościach faktycznie potrzebnych w służbie na drodze. W pierwszej kolejności policjanci przystępują do testu wiedzy. 45 minut na 38 pytań ze znajomości przepisów prawnych, pierwszej pomocy, a także praw człowieka i etyki zawodowej. Kolejną konkurencją jest strzelanie z broni krótkiej. Aby odwzorować warunki podczas interwencji, strzelanie łączymy z biegiem. Liczy się czas oraz precyzja. Trzecia konkurencja to kierowanie ruchem na skrzyżowaniu. Policjant kierujący ruchem ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo i płynność ruchu, ale oceniamy także czytelność pokazywanych sygnałów, spostrzegawczość oraz czas reakcji na zmiany w ruchu drogowym. Kolejne konkurencje odbywają się na placu Ośrodka Szkolenia Kierowców Automotor w przestrzeni wyłączonej z ruchu. Jazda sprawnościowa motocyklem polega na pokonaniu toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Potrącenie pachołka bądź ominięcie przeszkody skutkowało naliczeniem punktów karnych, a to rzutowało na końcowy wynik. Podczas jazdy sprawnościowej samochodem sprawdzamy, jak każdy zawodnik panuje nad pojazdem. Utrudnieniem w przejeździe był zamontowany na pokrywie silnika talerz stewarda. Ostatnią konkurencją, nie mniej ważną od pozostałych, było udzielenie pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej w zdarzeniu komunikacyjnym. Całość odbywała się pod czujnym okiem kwalifikowanych ratowników medycznych. Po intensywnych zmaganiach najlepszymi okazali się trzecie miejsce, aspirant sztabowy Robert Kowanda z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Drugie miejsce, Rafał Przyborowski z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Pierwsze miejsce, sierżant sztabowy Cezary Prusik z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Ponadto zostali wyłonieni zwycięzcy indywidualnych konkurencji. Gratulujemy zawodnikom uczestniczącym w finale wojewódzkim konkursu Policjant Ruchu Drogowego i wszystkim życzymy bezpieczeństwa na drodze.